Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym wieczorze, w czasie którego wręczymy po raz 18 Nagrodę Literacką imienia Józefa Mackiewicza. Chciałem powitać wszystkich Państwa nominowanych, o których zaraz tutaj pan Michalkiewicz wymieni. Przywitamy ich osobiście. Witam szczególnie serdecznie panią Jolantę Nowakowską, żonę naszego jurora, przewodniczącego Marka Nowakowskiego. Bardzo witam. Witam panią Dorotę Bechter, która przez ostatnie 2 lata była fundatorką naszej nagrody. Witam serdecznie. Witam naszego jurora i od początku sponsora nagrody pana Jana Michała Małka. I też witam trochę tak wirtualnie panią Katarzynę Sękowską, która jest w tym roku sponsorem także drugim naszej nagrody. Pani Sękowska jest teraz w Nowym Jorku, ale bardzo serdecznie dziękujemy i witamy. I tak jak mówiłem, w tym roku szczęśliwie 18 raz się spotykamy i listę nominowanych do tegorocznej Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza przedstawi pan Stanisław Michalkiewicz. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, tytułem wyjaśnienia pani Katarzyna Sękowski, bo ona się tak nazywa, Sękowska właściwie, ale tam pisze się Sękowski, złamała sobie rękę i w związku z tym no, ekskuzuje się, że jej tutaj nie ma. My też chcieliśmy ją poznać osobiście, ona też nas chciała poznać, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Proszę państwa, odczytam listę autorów i książek nominowanych do tegorocznej edycji nagrody. Pan Marek Aleksander Cichocki za książkę Północ i Południe wydaną przez Teologię Polityczną. Jako druga pozycja nominowana to jest pan Artur Grabowski, AM, Dziennik z drugiej strony. Tak tytuł jest. Państwowy Instytut Wydawniczy. Trzecia pozycja, Piotr Gursztyn, Ribbentrop-Beck, czy Pakt Polska-Niemcy był możliwy. Wydało tę książkę wydawnictwo Dolnośląskie. Na pozycji czwartej, pan Krzysztof Karoń, Historia antykultury, nakład własny. Na pozycji piątej, pan Wojciech Kudyba za książkę Kamienica, wydaną przez Pewne Wydawnictwo, tak się nazywa. Na pozycji szóstej pan Paweł Lisicki za książkę Epoka Antychrysta, wydawnictwo Fabryka Słów. Na pozycji siódmej pan Jan Krzysztof Piasecki za Cegiełki i inne opowiadania, wydawnictwo Biblioteka Słów. Na pozycji ósmej pan Adrian Sinkowski za książkę Atropina, wydawnictwo Teologia Polityczna. Na pozycji dziewiątej pan Janusz Węgiełek za książkę Spław, wydawnictwo LTW. Aha. I na pozycji dziesiątej pani Maria Wilczek-Krupa za książkę Górecki, Geniusz i Upór, wydaną przez wydawnictwo Znak. Proszę państwa, to są pozycje nominowane i autorzy nominowani do tegorocznej edycji nagrody, ale jeszcze Fundacja Pafere, Fundacja
Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji Ekonomicznej PAFERE przyznała w ramach tej uroczystości dzisiejszej nagrodę dla pana Krzysztofa Karonia, który, jak państwo już wiecie, był nominowany. No i bardzo proszę pana Kubania o wręczenie nagrody panu Karoniowi, którego tu nie widzę, ale wiem, że jest. Prosimy pana Karonia. O, jest pan Karoń, bardzo prosimy. Przypomnę, że książka nosi tytuł Historia antykultury. Także poproszę panią Halszkę o wręczenie wyróżnienia. Jest to nagroda specjalna Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE, przyznana w ramach Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza za rok 2019 dla Krzysztofa Karonia za książkę Historia antykultury. Bardzo proszę pana Kubania o zabranie głosu. Witam wszystkich. Historia antykultury. Jestem niezmiernie rad, że mogę opowiedzieć o tej książce i jej autorze w tak szacownym gronie. Historia antykultury to książka wybitna z kilku powodów. Pierwszym powodem jest geneza jej powstania. Krzysztof Karoń to, no właśnie, kto to? Nawet trudno go określić jednym słowem. Nie jest to bowiem ani publicysta, ani filozof, ani pisarz, ani naukowiec, ani ekspert zatrudniany przez telewizję, ani nauczyciel. Składa się on bowiem po trosze ze wszystkich tych specjalności. Jednak najważniejszą cechą jest jego niezależność. Pełna, absolutna niezależność od nikogo i niczego. Motywacje do napisania tej książki wynikały prosto z serca, z pasji zrozumienia tego, jak funkcjonuje nasz świat oraz chęci podzielenia się tymi spostrzeżeniami z innymi. Nikt, absolutnie nikt, nie zlecił mu tego zadania ani za niego nie zapłacił. Te motywacje oraz ta niezależność pozwalają mi zaszeregować Krzysztofa Karonia do kategorii samotnych bojowników o prawdę. Pod tym pojęciem rozumiem badaczy niezinstytucjonalizowanych, którzy z reguły nie mają żadnego interesu, by kłamać. Nieuwikłani są w układy i układziki i kierują się wyłącznie pasją dociekania do istoty rzeczy, czyli po prostu dociekania prawdy. Nie mają też, co należy szczególnie podkreślić, żadnego wsparcia. Do samotnych bojowników o prawdę zaliczam m.in. Johna Glaba, Marka Sołonina, Alice Rosenbaum, Wiktora Suworowa, Jung Chang, Władimira Bieszanowa, George'a Orwella i od tej pory Krzysztofa Karonia. Powodem drugim są główne przesłania tej książki. Pierwsze główne przesłanie to uporządkowanie pojęć. Książka składa się z trzech części. Część pierwsza, zatytułowana Pojęcia podstawowe, ma na celu wyjaśnienie pojęć używanych w społecznej komunikacji. Jest to konieczne, ponieważ jednym ze skutków ideologicznego marszu przez instytucje jest zmiana definicji bardzo wielu pojęć ukształtowanych w toku rozwoju tradycyjnej kultury europejskiej. Warunkiem merytorycznej dyskusji musi być jednoznaczny opis rzeczywistości. Jeśli bowiem będziemy posługiwali się różnie rozumianymi pojęciami, to na pewno będziemy wyciągali różne wnioski. Dla Krzysztofa Karonia tymi głównymi pojęciami są kultura, cywilizacja, wolność, związek wolności z produkcją dóbr, kradzież jako naturalne działanie człowieka niewychowanego, użytek, pożytek, zysk i wyzysk. Część druga to errata do historii kultury. Przedstawia ona rozwój kultury od samych jej początków i historię kultury europejskiej uzupełnioną o informacje pomijane lub fałszowane w popularnym wykładzie historii. Część ta ma wyjaśnić rolę chrześcijaństwa i katolicyzmu, ich wpływ na kształtowanie się kultury. Kluczowe pytanie, które zarazem jest i kluczowym przesłaniem, brzmi: jeśli wpływ chrześcijaństwa
katolicyzmu i Kościoła katolickiego, który obecnie jest tak negatywnie oceniany, to dlaczego żadna inna kultura poza kulturą europejską nie stworzyła wyższej cywilizacji pod względem poziomu życia i zakresu dostępnej wolności? Historia cywilizowanej ludzkości od około 4 tysiąclecia przed narodzeniem Chrystusa jest pokazana jako historia realizacji ludzkiego dążenia do grabieży, czyli zaboru obcych terytoriów, ich bogactw oraz efektów cudzej pracy, a także zniewalania innych ludzi i zmuszania ich do pracy w celu korzystania z produkowanych przez nich dóbr. Historia kultury jest historią tworzenia filozoficznych i artystycznych uzasadnień dla tej grabieży. Taką perspektywę uzasadnia fakt, że do dziś wszystkie najostrzejsze konflikty prowadzące do wojen i rewolucji sprowadzają się do walki między tymi, którzy chcą z dóbr korzystać, ale nie chcą ich produkować, a tymi, którzy bronią się przed ograbianiem ich z efektów ich pracy. I ten prosty, acz fundamentalny model funkcjonowania społeczeństwa również stanowi według mnie o nieprzeciętności dzieła Karonia. Część poświęcona kulturze chrześcijańskiej przedstawia stopniowy proces, w wyniku którego europejska kultura grabieżcza poddała się wpływowi chrześcijaństwa, który ograniczył naturalną ludzką skłonność do kradzieży, wpajając ludziom zasady moralne ustanowione przez osobowego Boga. Część poświęcona kulturze antychrześcijańskiej przedstawia rozpoczynające się w epoce renesansu proces usuwania tego wpływu oraz proces rozmontowywania Kościoła jako instytucji stanowiącej bazę tego wpływu. Część trzecia, historia antykultury, przedstawia ostatni etap wyzwalania kultury europejskiej spod wpływu chrześcijaństwa, a na tym etapie rzymskiego katolicyzmu. Jest ona częścią odrębną, ponieważ etap ten rozpoczyna pojawienie się marksizmu jako świadomie skonstruowanej, doskonałej, bo bazującej na pierwotnych ludzkich instynktach ideologii grabieży. Sens tej ideologii sprowadza się do tego, że marksizm jako metodę wyzwolenia z nędzy zaproponował nie pracę, lecz rewolucję i likwidację własności prywatnej, gwarantującej producentom dóbr prawo do ich wyłącznego użytkowania. Marksizm realizował i nadal realizuje hasło grabić za grabione, a jego wyznawcy nadal wmawiają ludziom, że bogactwo pochodzi wyłącznie z grabieży. Przełomowy charakter marksizmu polega na tym, że o ile we wcześniejszych epokach w interesie grabieżców było zachęcanie lub zmuszanie eksploatowanych ludzi do pracy, to marksiści zdobywają władzę polityczną dzięki poparciu ludzi pozbawionych etosu pracy, którzy bardzo łatwo akceptują grabież jako źródło pozyskiwania zasobów. O ile we wcześniejszych epokach w interesie grabieżców było budowanie u eksploatowanych ludzi etosu pracy, co stanowi istotę kultury, to jego likwidacja skazująca ludzi na wspieranie władzy organizującej instytucjonalny system grabieży stanowi istotę antykultury. Przekształcenie produkującego potrzebne zasoby kapitalizmu przemysłowego w produkujący puste pieniądze bandytyzm finansowy umożliwiło ludziom dążącym do władzy finansowanie pasożytniczych elit społecznych, które promują wśród eksploatowanego społeczeństwa ideologię wolności na cudzy koszt, czym pozbawiają je etosu pracy i rozniecają postawy roszczeniowe. Wychowane w ten sposób, niezdolne do produkcji zasobów, nawet na własne potrzeby i niezdolne do utrzymania swej wolności społeczeństwo musi poprzeć system umożliwiający konsumowanie dóbr bez konieczności ich produkcji, czyli innymi słowy grabież. Wychowanie społeczeństwa pazożytniczego jest możliwe dzięki wychowaniu kolejnych pokoleń w wirtualnym świecie powszechnej obfitości, która w deklaracjach tworzona jest przez sterowane sztuczną inteligencją automaty, w rzeczywistości zaś przez nowoczesnych niewolników w obszarach taniej siły roboczej. Marksizm jako ideologia antykultury po powstaniu kapitalizmu finansowego stał się skuteczną ideologią przejmowania władzy. Dlatego posługują się nim wszystkie grupy dążące do władzy zdobywanej dzięki poparciu społeczeństw pasożytniczych, niezależnie od ich deklaracji ideowych. Czynią to zarówno zadeklarowani marksiści, jak i zadeklarowani liberałowie.
Stąd też żadna z tych opcji politycznych nie jest zainteresowana zmianą systemu wychowania i edukacji. Nie zależy im, by społeczeństwa były coraz bardziej rozumne, przesycone etosem pracy i co za tym idzie, odpowiedzialne i wolne. Liczy się tylko bycie u władzy. Wybitna książka Krzysztofa Karonia, Historia antykultury, znakomicie również wpisuje się w misję Pafere. Stąd też to skromne, w porównaniu z ogromem włożonej przez autora pracy, wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Proszę pana Krzysztofa Karonia o zabranie głosu. Ponieważ pan Kubań powiedział już wszystko, to ja mogę tylko podziękować Kapitule i temu, kto wpadł na ten szatański pomysł, żeby moją książkę zaliczyć do grona nominowanych. Szczególnie, że to jest rzeczywiście samizdat. Ale ja, wydaje mi się, niewiele ryzykowałem, ponieważ jestem głęboko przekonany, że mimo tego, co się dzieje, jest jeszcze bardzo duża grupa ludzi, która tej książki potrzebuje. Więc może jakoś przyszłość nie będzie wyglądać tak źle. Mam nadzieję, że jeśli tej książce, dzięki wsparciu tej instytucji, uda się dotrzeć, jak to się ładnie mówi, pod strzechy, to mówiąc zupełnie serio, jest szansa, że uda się przynajmniej częściowo uniknąć niebezpieczeństwa fałszywych alternatyw. Fałszywych alternatyw, które nam są rajone z każdej strony. Musimy taką alternatywę stworzyć sami, ponieważ jej nie ma. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do wyróżnień, które w tym roku przyznała Kapituła Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. Wyróżnienie za rok 2019 uzyskała książka pani Marii Wilczek-Krupy Grecki Geniusz i Upór, wydana przez wydawnictwo Znak. Nie wiem, czy pani Maria Wilczek-Krupa, autorka, jest na sali. Jeśli jest, to niech się pokaże. Nie ma. W takim razie bardzo proszę pana Cholewińskiego o wygłoszenie laudacji tej książki. Po raz pierwszy w swej kilkunastoletniej już historii Kapituła Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza postanowiła wyróżnić książkę biograficzną. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Czytając Góreckiego, Geniusza i Upiora Marii Wilczek-Krupy, zastanawiałem się, jakie warunki musi spełnić ten gatunek literacki, modny przecież, popularny, często wysokonakładowy, aby przyciągnąć uwagę czytelnika. Opisywana postać, skandale wokół niej, sukcesy, dziś pewnie częściej ekscesy, a może pozostawione świadectwa, dorobek, zwłaszcza ten nieprzemijający, albo okoliczności życia. Odwaga, a czasem non possumus. Pewnie każdy z tych składników stanowi o biografii dobrej, bardzo dobrej, wybitnej. Ale przecież musi być coś więcej. Talent. Talent autora. Jego umiejętność wyboru, odnalezienia tego, co ważne, tego, co stanowi fundament, klucz do postaci. To wcale nie jest proste. Powiedziałbym nawet, że najczęściej nie staje tej umiejętności tym, którzy porywają się na opisywanie cudzego życia. A przecież Marii Wilczek-Krupie się udało. Nie waham się powiedzieć, że biografia Góreckiego jest książką wybitną, taką, której wstyd nie znać, zwłaszcza gdy chcemy obracać się w rejonach naszej, polskiej, kultury wysokiej. Dlaczego? Powodów pewnie jest kilka. Pierwszy, może najważniejszy, to język tej książki. Współczesny, nieoszlifowany, czasami nawet chropawy, ale przecież naturalny. Taki, jakim mówił Górecki, ludzie wokół niego, ci z pierwszego, drugiego, trzeciego planu. To nasz język. Po wtóre, mamy do czynienia nie z kryształem. Ten oszlifowany jest zwykle na pokaz. Tu mamy do czynienia z człowiekiem pełnym wad,
rozchwianym, czasami nie do zaakceptowania. Powód trzeci, równie ważny, to rozumienie przez autorkę muzyki. Bez wątpienia pomogły jej w tym zainteresowania, może nawet pasja muzyczna, studia w Krakowskiej Akademii Muzycznej, doktorat ze sztuki muzycznej, ze sztuk muzycznych. Jest wreszcie i powód czwarty. Górecki rzadko udzielał wywiadów, rzadko godził się na występy publiczne, więc trzeba nisko pochylić głowę przed autorką, że udało jej się stworzyć tak bardzo prawdziwy obraz znakomitego kompozytora. Wracajmy do bohatera, geniusza Jupiora. Bez niego przecież nie byłoby tej książki. Był pasjonatem, nerwusem, czasami raptusem. Był jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Żaden inny utwór Polaka, tu cudzysłów, nie wskoczył tak wysoko na listy przebojów, jak jego trzecia symfonia. Jak to możliwe, że człowiek, któremu do 18 roku życia zabraniano siadać przy fortepianie, osiągnął tak dużo? Jak to możliwe, że świat go dostrzegł, zauważył, docenił? Tak, jest przykład Pendereckiego i Lutosławskiego, ale o nich słyszał każdy Polak. W pewnej przenośni także pół świata. A o Góreckim? Przez lata pozostawał w cieniu. Do dziś zresztą w świadomości naszych rodaków jest gdzieś z tyłu głowy. A przecież? No właśnie, co przecież? Jest wielką, choć nie ma go już z nami od 9 lat, światową figurą muzyki klasycznej. Dobijał się tej pozycji przez lata, przez sieroctwo, własne kalectwo, śląską potrzebę posiadania poważnego zawodu, przez partyjne kuksańce, ale też przez rektorowanie w Akademii Muzycznej, ucieczkę w ukochane Tatry, szpitale, choroby. To nie było łatwe życie, raczej odwrotnie. Może właśnie dlatego przez te wyboje, kłody rzucane pod nogi, przeszkody nie do pokonania był taki, jaki był. Silny, jednoznaczny, z życiową busolą, którą wyznaczał Śląsk, najbliżsi uczciwość, chciałoby się powiedzieć prawość. Także wiara, z czasem również Tatry. Ta książka ma też drugie dno, które stanowi wartość samą w sobie tej biografii, rodzinę. Przede wszystkim żonę kompozytora, Jadwigę. To jak mgła, cień, dalszy plan, miłość, opieka, wyrozumiałość. Bez niej Górecki byłby kimś innym, a może w ogóle bez jej siły by go nie było. Pisze Wilczek Krupa. Nie było wątpliwości, że bywał dla Jadwigi przykry, że potrafił naskoczyć na nią przy ludziach i ofukać bez żadnego powodu. Z biegiem czasu złagodniał, a pod koniec życia był najszczęśliwszy, kiedy ktoś doceniał właśnie ją. Ten krótki akapit, krótka recenzja stosunku Góreckiego do żony pokazuje złożoność i jednoznaczność wagi, jaką przykładał do ich związku. Henryk Mikołaj Górecki 1933-2010 traktował muzykę i swoje komponowanie niezwykle poważnie. Czasami był dyktatorem, czasami zdawał się na intuicję. Szkoda, bardzo szkoda, że musimy w odniesieniu do jego osoby używać czasu przeszłego. Dobrze, że pozostały płyty, że grane są jego utwory w najważniejszych salach koncertowych świata. Dobrze też, że powstała ta biografia. Napisana ze znawstwem, szacunkiem, wiedzą. Choć nie ma tu pani Wilczek-Krupy, chciałbym jej za tę książkę bardzo, bardzo podziękować, najserdeczniej podziękować. Także dzięki niej Henryk Mikołaj Górecki na lata pozostanie z nami. Proszę Państwa, następną pozycją wyróżnioną jest książka Pawła Lisickiego pod tytułem Epoka Antychrysta. Czy pan Lisicki jest na sali? No nie ma go, bardzo żałujemy. W związku z tym ja szczególnie żałuję. Teraz sobie udzielę głosu, bo to ja mam o tej książce Państwu powiedzieć. Proszę Państwa, po I wojnie światowej na francuskiej prowincji pewien proboszcz został przyłapany, jak w pustym kościele na organach grał Madelon.
To była taka piosenka frywolna, dosyć to zależy od wersji, bo tam wiele wersji krążyło. Tam jedna była taka, zakończenie, że kiedy kapral się oświadczył pięknej Madlon, to ta mówi, po co mam jednego brać, kiedy mam cały pułk. Więc taka to była piosenka. No i ten ksiądz został ofuknięty przez tych takich no, ludzi wrażliwych moralnie, na co odpowiedział, że nie ma tu żadnego powodu do zgorszenia, dlatego że Madlon jest piosenką pobożną. Miliony żołnierzy, powiada, oddawały życie Bogu, oddawały duszę Bogu przy dźwiękach tej piosenki, więc jest to pieśń pobożna. Proszę Państwa, książka pana Pawła Lisickiego Epoka Antychrysta, być może niezależnie od intencji autora, no i wbrew tytułowi, jest książką pobożną. Jest książką pobożną nie tylko dlatego, że zajmuje się Kościołem katolickim, no i przy okazji jeszcze takimi innymi wyznaniami, ale przede wszystkim dlatego, że autor bardzo się troszczy o losy Kościoła katolickiego, dostrzegając w nim całkiem zresztą słusznie, że jest jednym z filarów cywilizacji łacińskiej. To zresztą inny wybitny Polak zauważył, pan profesor, który się podpisywał czy przedstawiał jako rzymski katolik niewierzący. Więc on też uważał, że no, wprawdzie nie ma łaski wiary, ale docenia religię właśnie rzymskokatolicką jako fundament cywilizacji łacińskiej. Proszę Państwa, książka Epoka Antychrysta jest takim, wybiega w przyszłość. Jej akcja dzieje się w pierwszym, właściwie w drugim dziesięcioleciu XXIII wieku. XXIII wieku, kiedy to po kilkusetletniej epoce Franciszków, bo tak się złożyło, że wszyscy papieże, którzy w tym czasie stali na czele Kościoła katolickiego, to imię przybierali, i po epoce Franciszków konklawę jednomyślnie wybrało papieża, który przyjął imię Judasza. No i ten Judasz dokonuje kolejnych reform w Kościele, takich, które kończą się, no właściwie można powiedzieć, pewną formą likwidacji Kościoła katolickiego, która jest przedstawiana przez zwolenników tych reform jako wyższa forma jego obecności. Proszę Państwa, no cóż, tam autor, można powiedzieć, że opanował do perfekcji nowomowę, bo wiele partii tej książki jest pisanych językiem nowomowy. Takim, z którym się spotykamy już teraz, gdzie pojęcia odwracają, mają odwrócony sens. No i w związku z tym bardzo wielu ludzi, zwłaszcza takich, którzy kiedyś tam byli nazywani mikrocefalami, bierze to za dobrą monetę. Myśli, że to wszystko naprawdę. Zwraca też uwagę dobór nazwisk, który no, niewątpliwie zawiera aluzję. Już nie mówię o samym imieniu papieża Judasza, ale tam w jego otoczeniu bardzo bliskim jest kardynałka, bo w międzyczasie reformy Franciszków doprowadziły do tego, że kobiety nie tylko tam zostały dopuszczone do różnych posług w Kościele, ale były wyświęcane, no i robiły kariery aż do stopnia czy do stanowiska kardynałki włącznie, więc kardynałka Bigośnicki, co jest chyba aluzją do Zbigniewa Oleśnickiego. Ale jeśli tak, to nie jest to aluzja jedyna, bo tam w otoczeniu papieża Judasza występuje też rabin Wyprawka.
skórka za wyprawkę, prawda? To taka tutaj aluzja jest. No i oczywiście leninista i Pelikan Pelikanowicz występuje tam. No i jeden z kardynałów, takich najbliższy współpracownik papieża, takie ma nazwisko, że wstydzę je się wypowiadać. Ale to w cudzoziemskiej transkrypcji brzmi to nie tak strasznie, jak by się wymawiało, ale nie będę go wymawiał. Proszę Państwa, no jest to książka, powiadam, pobożna i przejmująca, dlatego że jest to taka, można powiedzieć, rodzaj elegii na zmierzch i upadek cywilizacji łacińskiej, czego jednym z takich symboli jest właśnie spokojne zmierzanie Kościoła katolickiego ku katastrofie. No i ta katastrofa następuje, ale to jeszcze drugi powód, że ta książka powinna być uznana za książkę pobożną, że ta katastrofa następuje zgodnie z tym, co czytamy w przekazie ewangelicznym na temat właśnie tej katastrofy. No i zaczyna się, koniec świata, mówiąc krótko, się zaczyna, tak jak to przewidział Czesław Miłosz w swoim wierszu na koniec świata, że początkowo nikt nie zdaje sobie sprawy, to jest z tego, że koniec świata już się zaczął, a potem już jest za późno. Tak to wygląda i w tej książce Epoka Antychrysta. Proszę Państwa, na koniec chciałbym jeszcze nawiązać do tego i przypomnieć, że książka Epoka Antychrysta jest w pewnym sensie rozwinięciem takiej książki patrona naszej nagrody, Józefa Mackiewicza, pod tytułem Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy. To była książka napisana w latach 60. Ale no, pewne trendy tam zostały naszkicowane, bo nie można powiedzieć, że narysowane, ale naszkicowane. I Paweł Lisicki według tych linii szkicownika rozwija fabułę swojej książki, bo to jest powieść. I proszę Państwa, no, być może, że słusznie, dlatego, że no jeszcze jeden akcent pobożny taki, że warto przypomnieć, że grzech pierworodny ma charakter jednorazowy, ale jego skutki rozciągają się na wieczność. I tak jest w przypadku tych dwóch pozycji. Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy i epoki Antychrysta. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, napięcie rośnie. No i teraz mam zaszczyt prosić pana przewodniczącego naszej kapituły o odczytanie dyplomu dla naszego laureata, a pana Jana Małka mam zaszczyt prosić o wręczenie nagrody. Szanowni Państwo, miło mi oznajmić, ogłosić, że laureatem tegorocznej Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza został Marek Aleksander Cichocki za książkę Północ i Południe, wydaną przez wydawnictwo Teologia Polityczna. Gratuluję serdecznie.
brawa dla laureata. Jedną ręką nie można tego wszystkiego unieść. Proszę Państwa, bardzo proszę pana profesora Macieja Urbanowskiego o wygłoszenie laudacji książki nagrodzonej. Dziękuję bardzo. Wydany w roku 2018 zbiór Północ i Południe jest świetnym ukoronowaniem dotychczasowej aktywności pisarskiej Marka Cichockiego. Nasz laureat ma już przecież spory i znakomity dorobek, na który składają się chociażby takie książki jak Ciągłość i zmiana albo Porwanie Europy, które chwalono za wychodzenie poza poziom stereotypów i łatwej retoryki, unikanie rozpowszechnionego w Polsce myślenia życzeniowego i przywracanie właściwych proporcji w rozważaniach nad europejską myślą konserwatywną. Północ i Południe każe te pochwały powtórzyć i dodać do nich nowe. Na przykład te, które podkreśliłyby literackie walory pisarstwa Cichockiego. Podtytuł nagrodzonej przez nas książki brzmi skromnie: Teksty o polskiej kulturze i historii. Tymczasem czytelnik po lekturze pierwszych paru stron od razu się przekona, że ma do czynienia z eseistyką najwyższych lotów, świetnie kontynuującą tradycję nurtu, który Czesław Miłosz określił niegdyś mianem Polskiej Szkoły Eseju. Co byłoby znakiem rozpoznawczym tego nurtu? Przede wszystkim głębokie osadzenie w tradycji klasycznej, umiejętnie łączone z autobiografizmem, a do tego il storicismo polacco, czyli zmysł historiozoficzny, zwykle o zabarwieniu pesymistycznym, a nawet katastroficznym. Polacy piszą zwykle eseje dla Kasandry, bo sami takimi Kasandrami po trosze są. Nie inaczej jest z eseistyką Cichockiego. Autor Północy i Południa rzeczywiście pisze o polskiej kulturze i historii, ale czyni to mając na podorędziu m.in. Arystotelesa, świętego Augustyna, Tomasza Szamana, Tomasza Stensa Eliota oraz własne doświadczenia, z którymi od czasu do czasu się z nami dzieli. Tak jest na przykład w eseju Rzymska forma, zaczynającym się od wspomnienia ze spotkania z Sloterdijkiem w rzymskiej siedzibie Instytutu Goethego. Tak jest w eseju Smoleńsk, ziemia przeklęta, zaczynającym się osobistym wyznaniem, cytuję, bardzo długo bałem się wschodu. Świetne, zaskakujące, ale i sugestywne są przywołania pisarzy, zdawałoby się dalekich sobie, na przykład Manna w szkicu o klaczce zatytułowanym Niemieccy hegemonii. Cichocki imponuje wiedzą o historii i kulturze, ale gdy trzeba, pomaga sobie wyobraźnią, kreśląc na przykład scenę spotkania Jarosława Iwaszkiewicza z Ferdynandem Goetlem w Stawisku jesienią roku 1944. Język Północy i Południa jest klasyczny, precyzyjny, klarowny, wyważony, ale i obrazowy, jak wtedy, gdy powstanie Królestwa Piastów porównane zostanie do wybuchu supernowej, a drukarnia Zamojskiego do Twittera. Esej stawia pytania, twierdził dawno temu Bolesław Miciński, i tak też czyni Cichocki, którego wywody pełne są pytań, a nawet całych ich serii. To daje czytelnikowi poczucie, że jest uczestnikiem bardzo intensywnej pracy intelektualnej, że obcuje z myślą żywą. Pochwalę wreszcie kompozycję tych tekstów o polskiej kulturze i historii. Autor pozwala sobie często na efektowne, ciekawe dygresje. Rozwija wątki jakby poboczne, które ostatecznie okazują się niezbędne, jak jest z historią warszawskiego mostu w Rzeczy o czarnym kanclerzu. Buduje więc całość przemyśle skonstruowaną, pewną wewnętrznego ładu. Taki jest zresztą cały tom. Tu panuje porządek chronologiczny i problemowy. Od świętego Wincentego Kadłubka do Jarosława Iwaszkiewicza i Juliana Klaczki. Tak biegłaby marszruta tej książki przewodnika, kreślącej dla nas sekretną mapę Europy. Z tą zaś mapą odbywamy podróż od tytułowych Północy i Południa, a potem na wschód, do Smoleńska i do Niemiec roku 1848. O co jednak chodzi z tą Północą i Południem, ktoś słusznie zapyta. Czy nasze jury uwiodły literackie smaczki, doda ktoś inny. Przechodzę więc od razu do równie dla nas ważnej, a trochę już przecież zaznaczonej intelektualnej doniosłości oraz aktualności książki Marka Cichockiego. Tytuł sygnalizuje jeden z jej kluczowych tematów i zarazem postulatów, bo mówimy tu o zbiorze esejów, które należy czytać jako manifest polityczny, geopolityczny i geokulturowy zarazem. Słowo geokulturowe to jest wynalazek naszego jurora profesora Dywciaka. To kryje się za tytułem nagrodzonej dzisiaj książki. Jest ona sugestywną próbą przekonania nas,
iż nasza polska tożsamość, nasza polska forma kształtowały się na osi północ-południe, osi geograficznej, ale przede wszystkim cywilizacyjnej. Południe oznacza tu dziedzictwo rzymskie, a więc antyczne, i włoskie, a więc chrześcijańskie, którym zawdzięczamy nasze jestestwo, jakby powiedział Mochnacki, naszą formę, jakby powiedział Gombrowicz, czyli podmiotowość i zarazem wielkość. Gdy zaczęliśmy się odwracać od południa i definiować siebie wedle osi wschód-zachód, nasza forma słabła. Forma polska i zarazem rzymska, albo raczej polska, bo rzymska. A wraz z tym stawaliśmy się bezbronni wobec chaosu i pustki płynących do nas i na nas ze wschodu i zachodu. Jak to napisał cytowany przez laureata Gałczyński, cytuję: najlepiej się powieszę, wietrzyk mnie pokołysze, raz na wschód, raz na zachód, das ewig polnisze. Bardzo tu upraszczam wyrafinowane i wielowątkowe wywody Cichockiego, który je snuje na kanwie arcyciekawej, odkrywczej egzegezy dzieł Wincentego Kadłubka, Jana Zamoyskiego, Teodora Parnickiego, Jarosława Iwaszkiewicza czy Juliana Klaczki. Refleksja metapolityczna zazębia się tu o uwagi natury teologicznej, filozoficznej, historiozoficznej i kulturowej. Zarazem, nie jest to tom akademicki. Wszystko to brzmi niezwykle współcześnie, jest więc dramatycznie aktualne. Kwestie tożsamości Polaków i fundamentu, na którym należy budować państwo polskie. Potrzeba politycznego mitu, doświadczenie kryzysu Europy, krach myśli liberalnej, barbarzyńcy u bram. To wszystko było palącym zagadnieniem dla bohaterów esejów Cichockiego i to wszystko jest palącym zagadnieniem dla nas. Autor Północy i Południa pyta, a odpowiedzi znajduje w przeszłości, która rzeczywiście jest tylko cokolwiek dalej. Za Gombrowiczem stawia też Cichocki tezę, że w wieku XVIII Polska wypadła z własnej formy, że to było przyczyną naszej katastrofy, z której ciągle się podnosimy. Ale też, jak słusznie zauważył Andrzej Waśko w Arkanach, Północ i Południe jest książką antygombrowiczowską. Sygnalizuje bezpowrotne zerwanie z dogmatem walki z formą. Jest apelem o przemianę Polaków w ludzi formy. Ludzi w formie silnej i zdecydowanej, która to forma oznacza, tu cytuję autora, zdolność nawrócenia się ku dobru i umiejętność pozytywnego kształtowania rzeczywistości. Przyznajemy więc tegoroczną nagrodę książce wybitnej literacko, doniosłej intelektualnie, a przy tym politycznej w najlepszym tego słowa znaczeniu, kontynuującej wielkie tradycje polskiej prozy politycznej, której w Północy i Południu przykładami są wspomniani już kilkakrotnie Klaczko, Zamoyski, Kadłubek. To chyba też tłumaczy, dlaczego do Marka Cichockiego trafia laur, którego patronem jest Józef Mackiewicz, wybitny pisarz polityczny i znakomity eseista jednocześnie. Jego nazwisko nie pojawia się wprawdzie na kartach nagrodzonej książki, ale sądzę, że autor Drogi donikąd czytałby Północ i Południe z ciekawością, uznaniem, przyjemnością, ale też pewnie czasem z irytacją. Nie wiem, czy zgodziłby się z tezami Cichockiego na temat pustki, jaka nam zagraża ze strony Niemiec, czy akceptowałby uwagi o duchowości prawosławia i Rosji, która jakoby od ekstatycznego pragnienia świętości prowadzi do świadomego oddania się absolutnemu złu. Przypuszczam za to, że Mackiewiczowi spodobałoby się to, co Cichocki pisze w esejach Rzymska forma oraz Smoleńsk, ziemia przeklęta, na temat Katynia i barbarzyństwa komunizmu. Spodobałaby się mu też zapewne rozległość geokulturowej wizji, jaką roztacza przed nami autor Północy i Południa, a także jego przywiązanie do wolnościowej, republikańskiej tradycji I Rzeczpospolitej. To kolejne ważne powody, dla których wręczyliśmy tegoroczną nagrodę literacką imienia Józefa Mackiewicza Markowi Cichockiemu. Dziękuję i gratuluję jeszcze raz. Bardzo proszę pana Cichockiego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, chciałem przede wszystkim to oczywiste podziękować kapitule nagrody imienia Mackiewicza za decyzję o wyróżnieniu akurat tej książki. Nie dlatego tylko, że ja ją napisałem, ale traktuję tę nagrodę przede wszystkim jako wyraz uznania dla problemu,
z którym ta książka próbuje się zmagać. Tutaj pan profesor Urbanowski powiedział w laudacji już na ten temat, powiedział też bardzo wiele miłych, pochwalnych ocen na mój temat. Bardzo serdecznie za nie dziękuję, ale dziękuję przede wszystkim właśnie za dostrzeżenie wagi samego problemu, samego zagadnienia, dla którego ta książka została właściwie napisana. Chodzi mi o pytanie i o problem, czym jest polska tożsamość i jaką ona ma przyszłość, biorąc pod uwagę to, jakie budują ją źródła. Jak zostało już powiedziane, moja teza, moja idea, moje przekonanie jest takie, że nie da się zrozumieć polskiej tożsamości bez fundamentalnego, zasadniczego, cywilizacyjnie i historycznie, podziału, ale jednocześnie łącznika w historii i kulturze Europy pomiędzy północą i południem. Polska od wieków, jako jeden z najstarszych historycznie europejskich narodów, uczestniczy i tworzy w historii tego podziału i tego łącznika. Ale chodzi też o to, żeby mieć świadomość tego, że ta kwestia szczególnie dzisiaj staje się także polem pewnej kluczowej, zasadniczej, rozstrzygającej bitwy, na której toczy się europejska wojna kulturowa. Dlatego, że ten podział, i to dotyczy w związku z tym też naszej tożsamości w sposób bezpośredni, ten podział jest coraz częściej kwestionowany. Kwestionowany dlatego, że kwestionowane są źródła, które leżą u podstaw tego podziału. Ponieważ podział na północ i południe, które między innymi wyrażane było w europejskiej kulturze i historii poprzez wiele różnych form europejskiego renesansu. Oczywiście my myślimy głównie o tym największym, ale przecież w historii europejskiej mieliśmy do czynienia z wieloma postaciami europejskiego renesansu. Te renesanse odnosiły nas właśnie do zobowiązania naszego wobec owych źródeł. Określały naszą tożsamość w odniesieniu do naszego zobowiązania wobec tych źródeł. Przypominały nam o tym, że w świecie współczesnym jesteśmy tylko tym, co jesteśmy w stanie o sobie samych odczytać właśnie z tych źródeł. I jak powiedziałem, to staje się coraz bardziej kwestią pewnej kulturowej wojny, która toczy się w Europie, której celem jest również zakwestionowanie sensu owych źródeł, a więc również sensu tego, w jaki sposób byśmy mieli rozumieć naszą europejską, a także naszą polską tożsamość. Ta idea renesansu, zwrócenia naszej uwagi do tych źródeł naszej tożsamości, którą ja głównie rozumiem jako schrystianizowane Romanitas, ta idea, która tak naprawdę oznacza dosyć wąską, ale być może jedyną ścieżkę duchowego odnawiania się Europy, a także naszego polskiego bycia w Europie, ona jest kwestionowana przede wszystkim od dwóch stuleci przynajmniej przez rewolucje i przez różnego rodzaju ideologie, które próbują zaproponować nam zupełnie nową wizję człowieka. I dzisiaj nie jest inaczej. Dzisiaj tak samo jesteśmy na tym polu bitwy. Być może my Polacy jesteśmy tak naprawdę w samym centrum tego pola bitwy i dlatego jestem wdzięczny za tą nagrodę i za tą decyzję, ponieważ rozumiem ją przede wszystkim właśnie jako uznanie wagi tego problemu i przypomnienie wagi tego problemu nam dzisiaj. Jak państwo widzicie, ta książka, oczywiście ona jest o historii, ona jest o tożsamości, ona jest o wydarzeniach i postaciach, które miały miejsce kiedyś w przeszłości.
i które ja wybrałem jako istotne dla mojej opowieści, można pewnie było dokonać innego wyboru, ale ta książka tak naprawdę nie jest o historii, tylko ona jest przede wszystkim o przyszłości. Ona jest o tym, czy będziemy w przyszłości i jacy będziemy w przyszłości. Chcę w związku z tym powiedzieć jedną rzecz. Otóż myślę, że są ludzie i pewnie nie jest ich wcale tak mało, którzy są przekonani o tym, że przyszłość świata może leżeć wyłącznie poza nami. Że ona może być tylko i wyłącznie gdzieś na zewnątrz, poza Polską, poza tym miejscem, w którym wspólnie żyjemy. Jak powiedziałem, tych ludzi pewnie nie jest mało. Niektórzy z nich otrzymują najwyższe światowe laury i próbują nas uczyć tego, że przyszłość świata może być wyłącznie gdzieś na zewnątrz i że w związku z tym nasza uwaga i nasze zobowiązania powinny być skierowane właśnie tam gdzieś poza nami. Ta książka powstała z idei przekonania, które jest całkowicie odwrotne do tego przekonania. Mianowicie powstała z idei przekonania o tym, że przyszłość świata dla nas istnieje tylko tutaj i nigdzie indziej. Przyszłość świata dla nas istnieje między nami, w tym miejscu, w którym żyjemy razem, w naszym kraju, w naszej tożsamości i w naszym zobowiązaniu do źródeł naszej wspólnej tożsamości właśnie. I w tym sensie, jak powiedziałem, jest to książka o przyszłości. Proszę mi pozwolić na koniec jeszcze zrobić jedną osobistą uwagę, dlatego że ta nagroda ma również dla mnie bardzo ważne osobiste znaczenie, osobisty wymiar. Parę lat temu, w 2012 roku, laureatem tej nagrody został mój przyjaciel Tomasz Merta. Ja Tomasza Mertę znaliśmy się, byliśmy przyjaciółmi od studiów. Bardzo często żeśmy dyskutowali ze sobą razem właśnie o tych sprawach, o których ta książka dotyczy. O polskiej tożsamości, czym jest polska historia, w jaki sposób Polacy mogą się odnaleźć w świecie, który się tak dramatycznie wokół nich zmienia. To były lata 90. i później. Nasza przyjaźń trwała cały czas, aż do tragicznej śmierci Tomka w 2010 roku. Ta książka jest w jakimś stopniu na pewno owocem tych naszych debat i naszych rozmów, także tych, których prowadziliśmy razem w szerszym gronie. Razem z Tomkiem byliśmy członkami Warszawskiego Klubu Krytyki Politycznej. Ja proszę nie mylić tego z krytyką polityczną, bardzo proszę, do którego także należeli inni wspaniali ludzie, z którymi mam prawdziwe szczęście przebywać i rozmawiać bardzo często. Tutaj na sali siedzi Darek Gawin, chciałem go bardzo serdecznie pozdrowić, także chciałem pozdrowić Dariusza Karłowicza. To są ludzie, z którymi później żeśmy stworzyli teologię polityczną. I ta książka też w jakiś sposób jest manifestem tego środowiska i dlatego chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję za tę nagrodę również dlatego, że ona jest dla mnie uznaniem siły pewnej ciągłości środowiska i uznaniem jego znaczenia dla polskiego życia intelektualnego i dla polskiej kultury. Na koniec chciałem podziękować osobie, która jest mi najbliższa. Chciałem podziękować Ani, ale to nie będą takie zwykłe podziękowania, jak się w takich sytuacjach robi, czyli że wspierała mnie i była cierpliwa i znosiła różnego rodzaju moje humory związane z pisaniem tej książki. Chciałem jej podziękować za nasze rozmowy, za to, że mogliśmy ze sobą rozmawiać o współczesnej Polsce, o tym, jacy są współcześni Polacy, jaką wspólnota Polska może mieć w tych zmieniających się czasach. Ta książka też jest wynikiem
tych naszych rozmów, za które bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, za cierpliwość i za nagrodę. Proszę Państwa, chciałbym złożyć szczególne podziękowania dla wydawnictwa Capital Book, które tutaj się przyczyniło w stopniu istotnym do zorganizowania naszej uroczystości. I chciałbym poprosić pana Jarosława Kornasia, szefa wydawnictwa, żeby się pokazał i żebyście państwo mogli go nagrodzić brawami, bo rzeczywiście zasłużył na to, znaczy wydawnictwo zasłużyło. Proszę państwa, spotkamy się, mam nadzieję, spotkamy się za rok, żeby uczcić kolejnego laureata, kolejnej wybitnej książki, no i osoby wyróżnione. Mam nadzieję, że dopiszą wtedy i nie będziemy tutaj do nich przyjmować. Bardzo proszę, panie Jarosławie, proszę bardzo się pokazać. To jest pan Jarosław Kornaś, szef wydawnictwa Capital Book, które przyczyniło się w sposób istotny do zorganizowania naszej uroczystości. Proszę bardzo. Witam wszystkich Państwa. Tak, czuję się taki trochę podenerwowany, nie wiem, czy Państwo widzą. Panie Stanisławie, co mam powiedzieć, bo... Nie ma cenzury u nas. No, ze swojej strony bardzo dziękuję Państwu, że w tak licznym gronie przybyliście na tak zacną nagrodę. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami Państwa i organizatorów w przyszłym roku nagroda będzie zorganizowana z taką większą pompą, godną naszego bohatera i godną właśnie naszych autorów, którzy są wyróżniani i nagradzani. I ze swojej strony jeszcze raz dziękuję, że Państwo przybyliście, że wspieracie nas w organizacji tego wydarzenia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze jedna informacja taka. Wydawnictwo Capital Book ma tam swoje stoisko, na którym można nabyć książki, również te, które dzisiaj zostały wyróżnione i również książkę laureata. Mam nadzieję, że dla tych, którzy Pana poproszą, nie odmówi Pan złożenia autografu. Dziękuję Państwu bardzo. I na tym uroczystą część naszej uroczystości kończymy. Dziękuję bardzo.